Nieetyczne eksperymenty na zwierzętach i ludziach. Mięsożerne istoty, które żyją w piwnicy twojego ulubionego youtubera i które dają mu pomysły na pozornie niewinne filmy. Historia, która rozciąga się na wiele kanałów na YouTube, strony internetowe, tajne kody i zagadki. A we wszystkim z tej strony Pio, a przed wami MuseARG. MuseARG to niepokojąca seria stworzona przez Alexa Bale'a, która trwa od ponad roku i jeszcze nie została zakończona. Aby ją zrozumieć dokładnie, musimy przyjrzeć się jej głównym bohaterom i tym, jak ich historie łączą się ze sobą i z pewną przerażającą organizacją. Najlepiej zacząć od początku i głównego bohatera tej historii, czyli samego Alexa. Alex Bale z zamiłowania tworzy przeróżne filmy krótkometrażowe w klimacie horroru, a na jego kanale znaleźć można masę kontentu tego typu. Od krótkich, strasznych filmów po internetowe historie o kulcie pizzy. 28 listopada 2020 roku rozpoczął jednak na YouTube zgoła inną serię, która miała zmienić wszystko. W niej to Alex skupia się głównie na mrocznych teoriach związanych z... SpongeBobem. Zyskała ona ogromne zainteresowanie i miliony wyświetleń ze względu na ciekawy temat i popularność samej kreskówki. Pierwsze dwa materiały w tym temacie zdawały się być względnie normalne. Jednak przy trzecim zauważamy, że coś jest nie tak. Większość materiału przebiega jak typowy dotąd odcinek konspiracji o SpongeBobie. Jednak na koniec widzimy tę scenę. Alex odchodzi od komputera. Z lodówki wyciąga surowe mięso i po zapakowaniu go w plastikową siatkę, rzuca ją w stronę ciemnego kąta w swoim garażu. Ta zostaje chwilę potem wciągnięta w ciemność przez jakąś istotę, a następnie wytacza się z niej mała butelka ze zwiniętą kartką papieru, na której widnieje cyfra 4. Czyżby pomysły o teoriach, które przyniosły mu taki sukces, wcale nie były jego? Ten film to początek całej historii, którą dziś będziemy analizować, a także pierwszy, w którego tagach na YouTube znajduje się fraza Muse, czyli muza. Stąd właśnie nazwa całej serii. Muza Alexa zdaje się żądać ofiar w zamian za pomysły na filmy i popularność w internecie. Taki układ nie może pójść źle, prawda? Prawda? Are the Bikini Bottom citizens the result of nuclear radiation? Who is Pearl's mother? What is the Krabby Patty's secret formula? These are by far the three biggest questions in the show SpongeBob SquarePants. And today I'm going to be answering all three of them and more with just one theory. Alex Bale w następnych filmach w tagach ukrywa kolejne wiadomości, głównie przekaz nie karm muzy. W czwartym odcinku konspiracji o SpongeBobie Alex żartobliwie narzeka, że znany jest teraz tylko jako gość od SpongeBoba, i pokazuje komentarze, w których ludzie chwalą jego serię, a także wideo pewnego starszego mężczyzny z czapeczką foliową na głowie, który zdaje się uwielbiać filmy Alexa. Alex Bale out with another video. The makers of SpongeBob interfere, put in their own message to brainwash you people. Thank God for Alex Bale. Look at that. He's helping me prove my point. You know what? That is awesome. Maybe some of you love them a little too much. Następnie materiał przebiega ponownie w miarę normalnie, ale na koniec dostajemy kolejny skrawek fabuły. I've been your host Alex Bale. Thanks for watching. Tym razem Alex nie wyciąga mięsa z lodówki, a zamiast tego idzie do garażu negocjować z potworem, czymkolwiek on nie jest. Naszym oczom ukazuje się ponownie ciemny kąt garażu i zaklejony taśmą włącznik światła. Alex mówi, że cieszy się, że ludzie uwielbiają te teorie o SpongeBobie, ale naprawdę chciałby wrócić do robienia prawdziwych filmów. Nie otrzymuje odpowiedzi. Gdy jednak miał już wyjść, muza odzywa się. Ostrzega go, że jeżeli skończy ze SpongeBobem, przestanie być znany i zaprzepaści swoją szansę na sukces. W końcu tak dobrze mu idzie. W trakcie filmu w rogu ekranu pojawiają się co jakiś czas liczby. Jeśli ułożymy odpowiednio słowa, które wypowiada wtedy Alex, otrzymamy frazę: faza pierwsza zakończona. Host stawia opór. Złamać jego wolę. Usunąć jego aspiracje. 3 lipca 2021 roku.
Alex, sprzeciwiając się muzie, wrzucił na swój kanał na YouTube krótkometrażowy horror o nazwie Late Night Snack. 24 dni później zaś opublikował kolejną teorię o SpongeBobie, która zaczyna się ujęciem Alexa, czytającego negatywne komentarze. That was probably nothing. There's no tension, the pacing is slow. It fundamentally fails as a film. Alex, go back to making SpongeBob theory videos. No one wants to see your awful horror films. I've been your host, the one and only cynical critic. Ludzie zostawili naprawdę dużą ilość hejtu pod jego ostatnim filmem, ubiegając się o kolejne teorie ze SpongeBoba. Pojawia się ponownie mężczyzna w foliowej czapeczce, tym razem niezadowolony z poczynań Alexa i z tego, że wspomniał o nim na filmie. I'd be stupid not to make more. I mean, everyone loves them, right? Hello, fellow truth seekers, it's Conspiracy Carl here. Welcome back to the awakening. I have been awakened myself to the immense lies of this person right here. This liar, Alex Bale. Well, almost everyone. So I showed a bit of this conspiracy guy's reaction in my last video, and apparently he didn't like that, so now he's claiming that I'm part of some giant Illuminati conspiracy. Somebody looks like they're a puppet for the Illuminati. Yes, you sir, have been inserting secret messages into your videos. Evil. Evil lurks there, people. It's honestly really funny. You should check him out. A także fragment filmu internetowego krytyka filmowego, który razem z resztą tłumu uważa, że Alex powinien trzymać się filmów o SpongeBobie i niczego więcej. W tym materiale również mamy zakodowaną wiadomość. Rozpocząć fazę drugą. Host uległ. Zwiększyć jego popularność. Okay, that's another one done. Thank you so much for watching. I've been your host, Alex. We've got more on the way. I'll see you next time. Hey, listen, that theory was awesome. You know, I don't know how you keep coming up with these, but I mean, they're great. Po zakończonej teorii widzimy Alexa z kolejną siatką pełną mięsa, zadowolonego z tego, że jego filmy tak dobrze sobie radzą i ludzie kochają jego teorię. You're totally right, you know? The people want SpongeBob theory, so who am I to ignore them? So, thank you. Muza jednak nie odpowiada. Hello? Got the meat for you. Alright, listen. If we're gonna work on this, then we need to work on our communication skills. Because this creepy quiet act, it's getting old. Alex wraca do pokoju i próbuje na własną rękę napisać szósty odcinek teorii, ale jedyne co udaje mu się stworzyć to sam tytuł. Gdy tak siedzi, okazuje się, że jego muza wcale nie zniknęła, tylko przeprowadziła się do jego pokoju. Mówi mu, że poradził sobie dobrze, ale że teraz będzie wymagać od niego czegoś więcej. Why are you on my ceiling? My boy, you have done well. But if we are to continue our work, I will require something more. Cofnijmy się na chwilę do czwartego filmu z teorii o SpongeBobie. Konkretnie do fragmentu, w którym Alex pokazuje starszego mężczyznę w foliowej czapeczce. To Conspiracy Carl. Fanatyk teorii spiskowych, którego historia bardzo wiąże się z tą Alexa. Na filmie o SpongeBobie przez chwilę widzimy link, który prowadzi na jego stronę internetową. Jest ona ciekawa. Zrobiona ewidentnie przez kogoś, kto nie zna się za bardzo na internecie. Pełno w niej gifów o tematyce konspiracyjnej, a w tle widać trójkąty Illuminati.
które swoją drogą łączą się w słowo Muse, więc wiemy, że to jest powiązane jakoś z ARG Alexa. Strona ma 4 sekcje. Konspiracje, czyli strona główna, Karl, skontaktuj się ze mną i archiwum. Na stronie Karl nie dowiadujemy się niczego, oprócz tego, że jestem Conspiracy Karl i zawsze byłem Conspiracy Karl. I tyle musisz wiedzieć. Super. Link skontaktuj się ze mną prowadzi do sekcji, w której możemy wpisać swojego maila, aby zapisać się do newslettera i wysłać maila Karlowi. A archiwum jest niestety tylko tekstem, którego nie da się kliknąć. Wchodząc jednak ręcznie na podsekcję archiwum, wita nas prośba o podanie hasła. Wrócimy do tego później. W momencie jej odkrycia, strona Karla miała już 8 opublikowanych filmów, których ilość wyświetleń stale się zwiększała, sięgając w końcu setek tysięcy. Najwidoczniej ludzie lubią oglądać oszołomów w foliowych czapeczkach. I was followed today by a Tesla for like 15 to 20 minutes. Przeanalizujmy filmy Karla i jak łączą się z Alexem. Hello fellow truth seekers. It's your buddy, Conspiracy Carl. Welcome back to the awakening. Another terrifying day at work is done. I don't know if I can stand it much more. Everywhere I turn, it seems like somebody's watching me, keeping track of what I'm doing. Oh my gosh. I might have to upgrade my hat. Block the messages. They just put up another tower by my house, not more than a quarter mile away. We'll see how it works. I'll try it. W pierwszym materiale Karl narzeka na to, że czuje, że jego koledzy z pracy go szpiegują i nie wie, czy może tak dalej funkcjonować. Zdecydował się na upgrade swojej czapki, żeby być bezpieczniejszym, a przez resztę filmu nadaje o sygnałach podprogowych w bajkach dla dzieci i o tym, że nie lubi zwierząt i w życiu nie chciałby mieć żadnego sierściucha. Typowe foliarskie gadanie, you know. Wartym uwagi jest natomiast parę rzeczy, które dzieją się w tle filmu. Po pierwsze, na tablicy korkowej, na jednej z jego notatek, napisane jest coś na temat pociągu o numerze MU53, czyli Muse. A na drukarce przez pierwsze 2 minuty filmu zdaje się leżeć surowe mięso, które później znika między cięciami w filmie. To zaczyna się układać w niepokojącą całość. Drugi film Karla jest dość krótki. Mówi w nim, że śledziła go Tesla i że cała firma ma powiązania z Illuminati. To nic nowego, to już wszyscy wiedzieli akurat. Na koniec natomiast parę ostatnich klatek wyświetla tekst Archiwum Mayhew. Ta informacja przyda nam się, gdy będziemy eksplorować sekcję archiwum strony Karla. Kolejne filmy są coraz bardziej niepokojące i pokazują, jak wygląda stan psychiczny mężczyzny. W trzecim opublikowanym materiale Karl znów skarży się na paranoidalne myśli, tym razem będąc w parku rozrywki zamiast w swoim pokoju. W czwartym filmie zaczyna się robić ciekawie. W pewnym momencie jego standardowej paplaniny Karlowi przerywa głośny dźwięk z innego pokoju. Zbyt rozkojarzony wkrótce kończy nagrywanie. Więcej czego? Więcej mięsa? Coraz bardziej prawdopodobnym zdaje się być, że Karl ukrywa coś w swoim domu, tak samo jak Alex. 9 kwietnia 2021 roku mężczyzna wrzuca kolejny film, podekscytowany tym, że zdobywa coraz więcej wyświetleń na swojej stronie i zachęca widzów, żeby mówili o tym swoim znajomym i żeby zapisali się do newslettera. Na ścianie za nim widzimy zdjęcie przedstawiające Karla i dwójkę nastolatków. Może jego dzieci? W jego okularach odbija się z kolei widniejący na monitorze zakodowany tekst, podobny do tych w filmach Alexa. Faza pierwsza zakończona. Host nie wykazuje oporu. Zwiększyć jego popularność. Przez chwilę na filmie widzimy przeglądane przez Karla strony w internecie, które mówią nam trochę więcej o jego życiu prywatnym. Należą do nich ofiary Illuminati, dowód, że lądowanie na Księżycu było sfałszowane, Towarzystwo Płaskiej Ziemi, najlepsze miejsca do zamawiania mięsa i 10 najlepszych prawników rozwodowych w okolicy.
Facet nie wydaje się mieć najszczęśliwszego życia rodzinnego, a w dodatku kończy mu się mięso. Szósty film Karla to jego pierwszy film o Alexie Bale'u i jego teoriach co do SpongeBoba. Karl je ogląda i co chwilę snuje własne konspiracje co do połączeń SpongeBoba z Illuminati i zdaje się popierać Alexa. Przed wrzuceniem następnego filmu, Karl opublikował dwa posty, które na chwilę obecną nie mają chyba większego znaczenia w fabule ARG. W pierwszym z nich mężczyzna pisze, że wydaje mu się, że jego mikrofalówka ma świadomość i knuje przeciwko niemu, a w drugim ostrzega przed doppelgangerami, którzy wyglądają jak ludzie, ale nimi nie są. No i oczywiście, że za tym wszystkim stoi Illuminati. Bo czemu nie? Siódmy i ósmy film to kolejne reagowanie na teorię Alexa. Są one jednak zmontowane w bardzo chaotyczny sposób, co chwilę zmieniając ujęcia, oświetlenie i ubiór Karla. Sam Karl natomiast zdaje się być bardziej paranoidalny niż zwykle. Wydaje mu się, że słyszy dziwne dźwięki i rozgląda się za czymś po swoim pokoju. Te 8 filmów zostało opublikowanych przed odkryciem strony konspiracji Karl 20 maja 2021 roku. Ale zanim przejdziemy do nowszych filmów, musimy cofnąć się jeszcze bardziej w przeszłość, do archiwum, do którego hasłem okazuje się być wcześniej wspomniane Mayhew, czyli nazwisko Karla. Co ciekawe, jego pełne imię i nazwisko, Carlton Mayhew, pojawia się pod koniec czwartego filmu o SpongeBobie Alexa w sekcji patronów pod koniec filmu. Po otrzymaniu dostępu do archiwum ukazują nam się trzy filmy z czasów, w których Karl zdawał się być normalny. Mimo, że to nadal seria o teoriach spiskowych, mężczyzna nie przedstawia się jako Conspiracy Karl, ale zwyczajnie jako Carlton Mayhew. Pierwszy film to materiał wprowadzający, w którym Karl tłumaczy, że zaczyna tę serię, bo ma w życiu parę tematów, które go niepokoją i chce o tym porozmawiać, bo może inni ludzie myślą podobnie. Na ścianie w tle dostrzec można kartkę z notatką Race i datami październik 2021 i od 27 lutego do 5 marca 2022. A na lewej ręce Karla widzimy obrączkę ślubną, której nie widać w reszcie nowych filmów. Drugi film poświęcony jest pandemii i szczepionkom. Karl mówi w nim, że chce podłapać jakieś popularne tematy, bo chciałby, żeby oglądało go jak najwięcej ludzi. Wspomina też, że musi zaraz nakarmić kota, co jest trochę dziwne, gdy przypomnimy sobie jego późniejsze filmy, w których mówił, że nie cierpi zwierząt i żadnych nie posiada. W ostatnim zarchiwizowanym filmie Karl pokazuje nam swojego kota. Uroczy jest. I przez 5 minut gada o Facebooku, ale zaznacza, że nie chce popadać w jakieś szalone teorie, żeby nie być jak reszta świrów, która straszy swoimi nieracjonalnymi teoriami. Czy ktokolwiek to w ogóle ogląda? Zastanawia się. Wydaje mi się, że nie. Te trzy filmy powstały w okresie, w którym Karl nie przyjął jeszcze persony Conspiracy Karl, zanim osiągnął sukces w internecie, czyli zapewne przed tym, jak w jego domu pojawiła się muza. Ta zaczęła mu podawać pomysły na filmy, które ludzie będą oglądać jak najęci, w zamian za mięso, a może i coś więcej. 4 dni po odkryciu jego strony przez widzów Alexa, Karl wrzucił kolejny film, w którym obraca się przeciwko Alexowi za to, że zażartował sobie z jego na YouTubie. Oskarża Alexa o to, że jest częścią Illuminati i że ukrywa wiadomości podprogowe w swoich filmach. Wskazuje na numery pojawiające się w niektórych fragmentach jego materiału, jednak źle interpretuje zakodowaną wiadomość i uważa, że mówi ona... Says, begin phase one. Target the children's spirit. Send in the drones. Oh, could you be any more obvious? Tak, Alex Bale już wysyła swoją armię rządowych dronów w stronę przedszkola, żeby je wysadzić. Taki jest właśnie jego cel. Dobra robota, Karl. Tak przy okazji, problemy z dostawą mięsa chyba nadal trwają, bo na tablicy korkowej pojawia się notatka zdobyć więcej mięsa. Ponownie jak w jednym ze wcześniejszych materiałów, widzimy przez chwilę pootwierane karty w przeglądarce Karla. Mamy tutaj, jak zostać sławnym online. Anuluj swój rodzinny rejs. Auć, czyli ten rozwód był jednak na poważnie. Biedny Karl. Och. Wracając, dalej mamy motyw z X-Files. I profil użytkownika Reddita felinefriendly48, który należy do Karla. Po wyszukaniu tego profilu widzimy, że wrzucił on post na subreddicie Am I the Asshole, który daje nam mały wgląd w jego życie prywatne.
Czy jestem dupkiem przez to, że podążam za marzeniami? Nigdy nikogo nie obchodziło to, co mam do powiedzenia, mimo że mówiłem rzeczy, w które ludzie w głębi duszy wierzyli, ale nie byli na tyle odważni, żeby wypowiedzieć na głos. Nareszcie mam szansę, żeby pójść za swoimi marzeniami i ludzie w końcu mnie słuchają, ale ona mnie nie wspiera. Nigdy tak naprawdę we mnie nie wierzyła i sprawiła, że myślałem, że to ja jestem tym złym, bo podążałem za swoimi marzeniami. Nie obchodzi mnie, co ludzie sobie myślą. Mam ważne rzeczy do powiedzenia, a ona zachowuje się, jakby moje marzenia nigdy nic nie znaczyły. Zostawiła mnie, odeszła z dziećmi i nie odpowiada na telefony. Czy to ja jestem dupkiem w tej sytuacji? Nie sądzę, żebym zrobił tu nic złego. Ona nawet nie lubiła tego kota. A poza tym on był mój. Wait. Dajcie mi kurwa chwilkę. Czy ja dobrze rozumiem, że przez muzę i przebranie persony konspiracji Karla, żona Karla się z nim rozwiodła, bo ten nie chciał się zmienić i ślepo podążał za internetową sławą? I czy ja dobrze rozumiem, że Karl nakarmił muzę swoim kotem? 4 czerwca wszystkie osoby, które zapisały się do newslettera Karla, dostają od niego maila z ukrytym wideo. W nim to prosi, żeby jego widzowie wysłali mu film tego, jak z foliową czapeczką na głowie wykonują jego markowy już znak wszechwidzącego oka i mówią: jesteśmy poszukiwaczami prawdy. Miesiąc później dostajemy kolejny film. Pokój Karla został w całości pokryty folią, aby lepiej go zabezpieczyć. Z tym człowiekiem jest naprawdę źle. W tym filmie Karl wyraża swoje zdenerwowanie na Alexa Bale'a za to, że ten zamiast teorii o SpongeBobie na swój kanał wrzucił autorski horror i zachęca swoich widzów, żeby pod Late Night Snack zostawili komentarze, w których mówią, że lepiej, żeby trzymał się SpongeBoba. Alex Bale is at it again. He has put out this farce of a movie to try and entertain the masses, but he's not. He's just trying to influence us. He is under the spell of the Illuminati and the New World Order. I don't know what is going on, but he's trying to brainwash people into accepting the thoughts being put out by the government and other controlling entities. Let's get into this, all right? Swoją drogą, to jest dobry film. Polecam serdecznie. Alex Bale naprawdę robi super rzeczy. Zresztą właśnie omawiamy ARG, które zostało w całości zrobione przez niego, więc oczywiście, że robi super rzeczy. Mija kolejny miesiąc i 3 sierpnia Karl wrzuca następny materiał, w którym znowu wyżywa się na Aleksie. W pewnym momencie wyświetla statuę Neptuna z zakodowanym tekstem. Po jakimś czasie puszcza kompilację filmów, które wysłali mu wcześniej widzowie, a jeden z nich posiada wmontowany tekst HMF, który jest kluczem do odkodowania tekstu ze statui Neptuna. Jakby co, to jeszcze nie są najbardziej skomplikowane rzeczy w tej serii. Będziemy jeszcze potem omawiać całą stronę pełną kodów i tajnych zagadek. Naprawdę mega szacunek dla ludzi, którzy to wszystko odkrywali. Wracając, tekst ze statui Neptuna mówi: faza druga zakończona. Zarodnik skutecznie zasadzony. Następnie Karl żegna się, ale przez przypadek nie wyłącza kamery. I am Conspiracy Carl, your host. Keep your eyes open. True Seeker Army. Cut. What have I done? Karol Spiskowiec nie był jedyną osobą, która krytykowała krótkometrażowy horror Alexa i nie jest ostatnią, która posiada w swoim domu muzę. Przed wami Mark, założyciel kanału The Cynical Critic, cyniczny krytyk. Na początku powiązanie jego twórczości z historią Muse ARG nie było jasne, jednak wkrótce wszyscy przekonali się, że jest inaczej. Sam jego baner ma ledwo widoczny napis Muse w tle. Cyniczny krytyk to kanał, na którym Mark wrzuca wszelkiego rodzaju recenzje filmowe, w których przedstawia swoje naprawdę kontrowersyjne opinie. Jedne z tytułów jego filmów to na przykład: dlaczego Mroczny Rycerz jest okropnym filmem? Dlaczego Parasite jest obiektywnie złym filmem? Dlaczego nowa trylogia Star Wars jest o wiele lepsza niż oryginalna? Tak, to musi być część ARG, nikt normalny nie zrobiłby czegoś takiego. Tak więc, jaką niepokojącą historię skrywa ten kanał? The Dark Knight is a terrible, terrible movie. Pierwszy film na jego kanale wydaje się nie być niczym szczególnym. Mark po prostu krytykuje film Christophera Nolana i wrzuca mało trafnymi i bardzo krytycznymi spostrzeżeniami.
And then you have Two-Face, who his entire performance is just him screaming every 5 seconds. Zion! Rachel! It's really good acting. It's really good. Wartym uwagi jest fakt tego, że na przestrzeni całego filmu drzwi do garderoby w pokoju Marka bardzo powoli się otwierają. Garderoba jest cała zaciemniona, a tam, gdzie powinien być włącznik światła, znajduje się przyklejona nieczytelna kartka papieru. Coś wam to przypomina? W rogu kadru widzimy stos plakatów na temat zaginięcia jakiejś osoby. Ci z was, którzy są spostrzegawczy, zauważą, że to ten sam plakat, który wisiał u Karla w tle w jednym z jego filmów. Ostatnią wartą uwagi rzeczą co do tego materiału jest fakt, że w jego tagach znajduje się fraza "Przepraszam". Przepraszam. Za co? Zakładam, że dowiemy się za chwilę. Dlaczego Parasite jest obiektywnie złym filmem? To drugi film cynicznego krytyka i jest to jego najpopularniejszy film, głównie z powodu pewnego incydentu. Otóż po opublikowaniu tego filmu ktoś skomentował, że twoja recenzja jest okropna, nikt się z tobą nie zgodzi. Na co Mark odpisał, jego recenzje są dobre, po prostu jesteś salty, że ma inną opinię niż ty. Zapomniałeś się przelogować na drugie konto? Ta wymiana zdań została zescreenowana i wrzucona na Reddita i Twittera, gdzie następnie otrzymała tysiące pozytywnych ocen i na film Marka zleciała się masa osób narzekających na jego śmieciowe recenzje. Ale wracając do tamtego filmu. Parasite. Yeah. It's an objectively terrible movie. Jest to ponownie cringe'owa recenzja niepochlebnie wyrażająca się na temat powszechnie uwielbianego oscarowego filmu. I ponownie cała historia zawarta jest w szczegółach w tle. Kartka na włączniku światła jest teraz odrobinę lepiej widoczna i widzimy na niej słowo don't, to samo co u Alexa. Swoją drogą, gdy Mark mówi w pewnym momencie o przykładzie licealisty robiącego krótki metraż, wyświetla film Bees on Fire, autorstwa Alexa Bale'a. Taki mały fun fact. W drugiej minucie filmu jedna z wypowiedzi w napisach Parasite została niepoprawnie przetłumaczona. Czytamy, faza pierwsza zakończona. Host stawia opór. Zastosować presję psychologiczną. W piątej minucie zaś słyszymy niepokojący hałas, najpewniej muzę Marka. On a technical level, there are some impressive things about the film. The film is shot mostly well, and there's some nice motifs. Dwie minuty później, gdy widzimy przeglądarkę YouTube, dostajemy trochę więcej smaczków. Po pierwsze, na samym dole widzimy fragment trzeciej teorii o SpongeBobie Alexa Bale'a, a u góry w zakładkach mamy parę pozycji, które niedługo dużo nam wyjaśnią. Pierwsza z nich to adres mailowy, thecynicalcritics@gmail.com. Zauważcie, że jest to liczba mnoga, cyniczni krytycy, a nie krytyk. Dalej mamy odmowa ubezpieczenia zdrowotnego i odwołanie w sprawie odmowy ubezpieczenia. Czyżby Mark zmagał się z jakąś poważną chorobą? Kolejna zakładka to artykuł ze strony z wiadomościami zatytułowany Anthony, nadal zaginiony. Dalej link do oficjalnej strony Sonika i dostawa świeżego mięsa. No to akurat wiemy po co. I na koniec link i otwarta karta z albumem na stronie Imgur. Imgur? Nie, nigdy nie mam pojęcia jak to przeczytać. Zawiera on zdjęcia dwójki chłopaków, przy czym jednym z nich jest Mark. Na jednym ze zdjęć noszą dopasowane koszulki z napisem Cyniczni krytycy w liczbie mnogiej. Odnosząc się do artykułu i do porozrzucanych plakatów o zaginięciu, założyć można, że drugą osobą na zdjęciu jest właśnie Anthony, który najwidoczniej niegdyś był przyjacielem Marka. Cyniczny krytyk odpowiada na hejt w komentarzach. Został opublikowany 20 stycznia 2021 roku i w tym materiale Mark czyta ogrom negatywnych komentarzy, które dostał pod filmem o Parasite. Film zaczyna mówiąc, że nigdy w życiu nie miał tak dużo wyświetleń pod żadnym filmem i po chwili widzimy ekran jego komputera i rozpoczyna się komentowanie. Zanim to się dzieje jednak, widzimy przez parę sekund jego pulpit i maile. Na tapecie ma zdjęcie z wcześniej wspomnianego folderu, jednak Anthony został z niego wycięty. Wśród porozrzucanych folderów mamy m.in. folder ze zdjęciami Marka i Antoniego, dwa foldery na scenariusze, jeden zatytułowany Scenariusze krytycznych krytyków i drugi, pusty, Scenariusze krytycznego krytyka. Jak widać samemu, ciężko było mu wpaść na jakikolwiek dobry pomysł. Powyżej widzimy gry z Sonikiem. Mój Boże, Mark chyba naprawdę jest wielkim fanem Segi. We have a comment from Mario. Great character. Great games too. DeMario says, your review is garbage, no one will agree with you.
Agree to disagree, Nintendo man. Po prawej natomiast widzimy plik tekstowy, który najpewniej nazwany jest Muse Instructions, potencjalnie instrukcje od muzy, a poniżej folder informacje ubezpieczeniowe i rachunki medyczne. W przeglądarce natomiast zauważyć da się trzy nowe zakładki. Link do użytkownika na Reddicie Save the Phytoplankton i kanału na YouTube Japples Frenwick. Pierwsze konto to użytkownik, który zapostował wiralowego mema z Markiem w roli głównej, a drugi to kanał, który złapał Marka na nieprzelogowaniu się z głównego konta. Czyli to wszystko było ustawione. Oprócz tego w zakładkach znalazł się kanał Song the Blue Rat, Song Niebieski Szczur, do którego przejdziemy za chwilę. Teraz pora na mail. Tu dowiadujemy się naprawdę dużo. Pierwszy mail jest od Antoniego. Jest zadowolony z filmu o Star Warsach i pyta, co sądzi o zrobieniu filmu o Parasite. Dalej widzimy mail od YouTube, informujący o skutecznym opublikowaniu filmu zatytułowanym Dlaczego Parasite jest lepszym filmem niż Joker? Mail wyżej został wysłany przez Healthy Community, zatytułowany Odmowa ubezpieczenia medycznego i informuje Marka, że jego matka, Cecil, nie kwalifikuje się już na nieodpłatną opiekę medyczną ze względu na niedawne zmiany. A w mailu wyżej piszą, że nie są w stanie zrobić dla niej wyjątku. W wiadomości zatytułowanej Musimy pogadać, Anthony pisze: Przykro mi to słyszeć, Mark, ale nie wiem, co to ma do naszego kanału. I tak nie robiliśmy tego dla pieniędzy, więc... Wygląda na to, że Mark pokładał nadzieję w kanale i że w taki sposób uda mu się opłacić leczenie matki. Widzimy również kolejne dwa powiadomienia o publikacji filmów. Cyniczni krytycy, update kanału i dlaczego Pulp Fiction jest overrated. Kolejny mail od Antoniego, tym razem na temat ich filmu o Pulp Fiction. Anthony ruga Marka, że nie tak umawiali się na miniaturkę i tytuł i że nie chce, żeby wyglądało, jakby próbowali na siłę publikować kontrowersyjne opinie dla wyświetleń. Czyli coś, co Mark aktualnie robi w opór. Następnie mamy powiadomienie o zamówieniu mięsa, powiadomienie o nowym filmie Alexa Bale'a i mail od Elaine H. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Cześć, Mark. Twoja mama powiedziała mi, co się stało z twoim przyjacielem, Antonim. Współczuję, że musisz jeszcze przechodzić przez to na domiar wszystkiego. Następnie mail z Departamentu Policji w Orlando we Florydzie na temat zaginięcia Antoniego z 3 lipca. Informacja o rozwieszaniu plakatów. Potem dwie kolejne publikacje, film o Mrocznym Rycerzu i Parasite, a następnie zmiana polityki ubezpieczeń. Witaj, Mark. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Mamy dobre wieści. Dzięki zmianie polityki możemy teraz opłacić opiekę medyczną twojej matki, Cecil. Nagle wszystko zaczęło się układać. Powiadomienie z Reddita o 30 tysiącach upvotów na poście z memem. Oferta sponsoringu od firmy HMF. Czekaj. Czy my gdzieś już nie widzieliśmy tej nazwy? HMF? Wrócimy do tego później. Aż w końcu ostatni, nieodczytany mail od Song Niebieski Szczur. Cześć, przyjacielu. To ja, twój najlepszy przyjaciel, Song Niebieski Szczur. Mam nadzieję, że moje nowe filmy ci się spodobają. Okej. Okay. Przeskakując na swój kanał na YouTube, zauważyć możemy parę niepublicznych filmów, o których mowa było w mailach. Widzimy tytuły takie jak Dlaczego Pulp Fiction jest overrated? Cyniczni krytycy, update kanału. Dlaczego Parasite jest lepszym filmem niż Joker? Dlaczego nowe Star Warsy po prostu nie są dobre? Mroczny Rycerz nadal najlepszy. Midsommar najlepszy z dekady. Marvel staje się nudny. Czyli wcześniejsze opinie Marka nie były aż tak kontrowersyjne i na siłę krytyczne. Dobra. Spróbujmy to sobie podsumować. Mark i Anthony tworzą wspólnie kanał, a gdy matka Marka traci ubezpieczenie zdrowotne, on desperacko potrzebuje pieniędzy. Wdaje się w konflikt z Antonim, który nagrywał filmy z pasji, a nie dla kasy. Mark w jakiś sposób przed 2 lipca, gdy zamówił mięso, kontaktuje się z muzą, a następnego dnia, 3 lipca, Anthony zaginął. Od tamtego czasu Mark osiąga duży sukces w swoich kontrowersjach, a ubezpieczenie Cecil, jego matki, nagle magicznie znowu jest możliwe. Nie chcę brzmieć jak Conspiracy Carl, ale czy nie wydaje się wam to odrobinkę podejrzane? I nie zapominajmy o Sonku, Niebieskim Szczurze. Podczas przeglądania komentarzy dzieją się dwie dziwne rzeczy. I jedna jest związana właśnie z nim. Pierwszym dziwnym momentem jest niepokojący dźwięk, który przerywa Markowi jego tok myśli. I may have exaggerated a couple of my...
Okay, we're moving right along. Drugim zaś jest komentarz od Sonka. This next one comes from Sonk the Blue. We are going to move right along to The Dark Knight. Skomentował tylko: cudowny film, przyjacielu. Ale po przeczytaniu tego, Mark zdaje się być wstrząśnięty i od razu przechodzi do dalszej sekcji materiału. Spoko. Jak zwykle, coś tu jest nie tak, ale jeszcze nie mamy wszystkich elementów układanki, żeby móc w 100% być pewnym, co dokładnie. Dlaczego Late Night Snack Alexa Bale'a jest kiepskim horrorem? Został wypuszczony 25 lipca i traktuje o krótkometrażówce Alexa. Mark mówi, że uwielbia filmy o teoriach o SpongeBobie, ale że jego inne filmy są okropne. Jedną ważną zmianą w tym materiale to fakt, że garderoba jest teraz oświetlona, a kartka z napisem Don't zniknęła z włącznika światła. Natomiast z otworu wentylacyjnego na suficie co jakiś czas zauważyć da się spadające krople czarnej mazi, co sugeruje, że muza Marka przedostała się z garderoby do jego pokoju, podobnie jak muza Alexa. Następny film na kanale Marka pojawił się 2 miesiące później i zatytułowany został Dlaczego nowa trylogia Star Wars jest o wiele lepsza niż oryginalna? Muszę przyznać, że dopiero teraz zauważyłem tego Sonika w tle. Mark jest sonikowym świrem, potwierdzone info. Jeden z artykułów pokazanych na filmie posiada edytowany opis. Rozpocząć fazę drugą. Ryzyko ucieczki hosta zwiększone. Wysłać posiłki. W sumie, skoro opieka medyczna jego matki została opłacona, Mark nie musi już więcej współpracować z muzą, bo nie potrzebuje tak tych pieniędzy, więc ryzyko ucieczki to pewnie dobre określenie. Pytanie tylko, jakie posiłki zamierza wysłać muza? W jaki sposób zamierza zatrzymać przy sobie Marka? Tuż przed końcówką filmu dzieje się coś dziwnego. Zmienia się kompletnie jego perspektywa, tak jak wcześniej w paru filmach Carla. To nadal to samo pomieszczenie, ale oświetlenie jest kompletnie inne i Mark zdaje się być zaniepokojony czymś, bo dość prędko kończy nagrywanie. W trakcie tego segmentu zauważyć da się spadające na biurko Marka czarne krople z sufitu i pod koniec filmu słyszymy dyszenie, które wskazuje na to, że jego muza wisi tuż nad nim. I've been your host, the cynical critic, and remember to stay cynical. Albo bardzo rozgościła się w pokoju Marka, albo koniecznie chce dopilnować, że nagra następny materiał. Okazuje się jednak, że jest inne wyjście z tej sytuacji. Na kalendarzu leżącym na biurku Marka zapisany jest link do niepublicznego materiału na YouTube. Link przekierowuje nas do filmu na kanale CoffeeMan123, którym jest Carl Mayhew pod przykrywką. Listen very carefully, Mark. Before you continue watching this video, make absolutely sure that you are alone and no one is listening, okay? Leave the house if you can, or put on loud music so it can't hear you. You understand? Just make sure they don't see you watching this video. Film zdaje się być zaadresowany w kierunku Marka. Sylwetka mężczyzny o posturze Karla ostrzega go, że nie może pozwolić muzie usłyszeć tego wideo. Wie, że Mark dokarmiał muzę i że to ona stoi za jego sukcesem. Wie również, co stało się z Anthonym. Karl prosi, żeby uciekł ze swojego zainfekowanego przez potwora domu, zanim będzie za późno. Zanim zasadzi zarodnik. Jeśli nie zasadził zarodnika, ma jeszcze czas. I know you've been feeding that thing in the dark and it's been helping you make those videos, but it is not your friend. It will take everything from you. And the more you give it, the stronger it gets. Skąd mamy pewność, że to Carl? W tle filmu widać przebłyski reklamy rejsów, a w polubionych filmach konto CoffeeMan123 ma jeden film ze śmiesznymi kotkami, na którym skomentował: tęsknię za Oliverem, czyli najpewniej za kotem, którego rzucił na pożarcie swojej muzie. Carl zostawił również komentarz pod reklamą rejsu, na której pisze: przepraszam, Mark, to nie była twoja wina. Powinienem był tam być dla ciebie. Proszę, wybacz mi. Kocham cię. Piosenka, która leci w tle filmu, to Cats in the Cradle, opowiadająca o ciężkiej relacji ojca z synem. A to, wraz z komentarzami Carla, sugeruje nam, że jest on ojcem Marka, byłym mężem Cecile, która zostawiła go przez chore ambicje i postępujące szaleństwo.
pierwsza wzmianka o Sonku pojawia się w filmie o komentarzach cynicznego krytyka i pozwoliła ona na odkrycie kanału Song the Blue Rat. Jest to oczywista podróba Sonika, którego Mark zdaje się uwielbiać, jednak nie jest pewne, do kogo należy sam kanał. Jego baner wygląda jak rysunek dziecka, podpisany Muse. Aktualnie na kanale znajdują się 3 pocieszne filmy, a są na tyle krótkie, że puszczę je wam w całości, bo czemu nie? Po tych wszystkich teoriach o dokarmianiu potworów kotami i ludźmi, pora na chwilę odpoczynku. Bawcie się dobrze. Hey kids, it's me, Sonk the Blue Rat. Do you wanna be my friend? That's great! I love my friends! Today, we're gonna learn about the difference between a good friend and a bad friend. A good friend is someone who supports you, no matter what. Look at this friend here. He's a good friend. He gave me a flower. That's a good friend. Uh-oh, look at this. This is a bad friend. He only cares about himself. He doesn't care about what you want. He doesn't care about what you need. That's a bad friend. And bad friends go to the bad place. Deserved it. That's all we have to learn today. Remember, always be a good friend. Gotta go fast. No tak, czego ja się spodziewałem. Swoją drogą, tak, dobrze myślicie. Te plakaty są plakatami przedstawiającymi Antoniego, a wcześniej pokazane rysunki wskazują na to, że Song wcale nie jest losowo stworzoną podróbą Sonika, a najwidoczniej został wykreowany przez Marka w dzieciństwie. I cokolwiek stworzyło ten kanał, wykorzystuje ten fakt, aby wywrzeć na nim presję. Zapewne tę samą presję, o której zostaliśmy poinformowani wcześniej, przy rozpoczęciu tego, co opisano jako faza pierwsza. Mark stawiał opór, więc wykorzystano jego dzieciństwo i obrócono je przeciwko niemu. W tagach filmu znajdziemy wiadomość: dobrze postąpiłeś, Mark. Drugi film to kolejna lekcja tego, jak być dobrym przyjacielem. It's me, Sonk the Blue Rat, your best friend. Today, we're gonna learn about how to be a good friend. Yay! A good friend always helps their friends. Uh-oh, look at the friend over here. She's sad. Why don't you help out your friend? Uh-oh, you don't know how to help your friend? That's okay. I can make your friend all better. All you have to do is give me a flower. Thank you, but if you want me to make your friend better, I'm gonna need more flowers than that. What's the matter? Don't you want her to be better? If she gets worse, it'll be all your fault. You could have made her better. It's all your fault. 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 Ah, there you go. She'll be better in no time. That's all we gotta learn today. Remember, always be a good friend. Gotta go fast. Wow, to było mocne. Zdaje się, że każda z tych postaci w animacjach symbolizuje jakąś postać w życiu Marka. Czerwony szczur to Anthony, żółty to Mark. Różowy, chory, to Cecil, jego matka, a niebieski, tytułowy Song, to jego muza, która, jeśli da mu odpowiednio dużo kwiatków, czyli jeśli będzie ją karmił mięsem, bądź ludźmi, sprawi, że jego matka poczuje się lepiej. Karol próbował jednak go ostrzec, że to kłamstwa i nie należy jej słuchać. Hey kids, it's me, Song the Blue Rat, your best friend! Uh-oh, what's the matter, friend? Are you sad because everyone hates you, you're all alone, and the guilt is making you horribly depressed? Mark zdaje się naprawdę cierpieć przez poczucie winy co do tego, co zrobił Antonemu. Jest samotny i znienawidzony przez internet.
Muza wykorzystuje każdą możliwą drogę, by wedrzeć się do jego głowy i manipulować nim. Don't worry, friend. I can help you. When I get sad, I just remember these five simple words. It could always be worse. It could always be worse. You could lose all of your hair. You could fall off of the stair. You could get hit by a train. You could crash inside a plane. It could always be worse. It could always be worse. Take your wheel, turn it upside down. Cause it could always be worse. You could lose all of your friend. Your insurance could just end. You could get pushed off the roof. They could find out the horrible truth. It could always be worse. Could be worse. Could be worse. It could always be worse. Don't you feel better, friend? And since you've been such a good friend, I've got something special for you. I've got a brand new friend just for you. Gotta go fast. Muza Marka zdaje się chcieć mu przypomnieć na każdym kroku, że nie ma innego wyjścia. Jest to też swoista groźba. Co się stanie, jeśli chłopak się jej sprzeciwi? Straci matkę. A wszyscy dowiedzą się o okropieństwach, w których brał udział. No i dodajmy do tego też fakt, że Muza jest świadoma, że oglądał film od Karla. Ciekawi mnie tylko jedna rzecz. Kim jest ten nowy przyjaciel, którego przygotowała dla Marka Muza? Czy wiąże się to z zakodowaną wcześniej wiadomością, mówiącą o wysłaniu posiłków? Porozmawiamy o tym nieco później. A, i jeszcze jedno. Pamiętacie organizację HMF? Tę, która chciała sponsorować Marka? Tutaj też mamy jej wspomnienie. I chyba pora, żebyśmy w końcu dowiedzieli się, co za nią stoi. We wrześniu 2021 roku na r/ARG wrzucono post z linkiem do filmu na kanale nazwanym This Place Is Not Happy. Film zatytułowano Test modyfikacji genomu 043 Happy Meat Farms. Materiał ten to kompilacja efektów eksperymentów na zwierzętach prowadzone przez firmę Happy Meat Farms, konkretnie przez ich dział badań i rozwoju. Ukazują się nam przeróżne zmutowane zwierzęta, od kur po krowy, a każda z nich jest ofiarą innych efektów ubocznych i przepisuje się im inne, różne zalecenia co do tego, co z nimi zrobić. Nieudane eksperymenty należy poddać terminacji, inne poddaje się spaleniu albo oddaje się do dalszych badań, jeśli wyniki tego wymagały. Zwierzęta, które w trakcie eksperymentów zyskały znacząco na masie, dostają zalecenie, aby wysłać je do HR, działu personalnego, działu zasobów ludzkich. W trakcie całego filmu co jakiś czas zwiększa się poziom eksperymentów. Ich dawka jest coraz wyższa, a efekty są coraz bardziej przerażające. Ostatnim zaprezentowanym eksperymentem jest 7-miesięczna krowa, obiekt M0101, której udało się uciec z placówki. To jej jedyne zachowane zdjęcie. Zalecenie: znaleźć go natychmiastowo. Film kończy się w pozytywnym tonie, dając znać, że badania zakończyły się sukcesem i nadeszła pora, by zacząć testy na ludziach. W paragrafie otwierającym film znajduje się link do strony organizacji happymeatfarms.com, na której dowiadujemy się więcej na jej temat. Jednym z obrazków z tła jest pole pełne krów, przy czym jedna z nich ma wymalowaną krwią napis Muse. Zaczyna się dobrze. Happy Meat Farms prezentują się jako firma produkująca zdrowe i etycznie pozyskiwane mięso, a w filmie na ich głównej stronie twierdzą, że nie są jak inne firmy, które genetycznie modyfikują zwierzęta, żeby pozyskać więcej mięsa, ale starają się dbać i zapewnić swoim zwierzętom jak najlepsze życie. Bullshit. Na stronie O Nas dowiadujemy się, że HMF zostało utworzone w 1998 roku we Florydzie przez Ramone Bynes, jednak po otarciu się o bankructwo w 2014 roku znaleźli nowego partnera,
który postawił firmę na nogi. Czytamy, że ich dział badań i rozwoju został otworzony właśnie w 2014 i niedawno postanowili go poszerzyć o kolejne placówki. Ciekawe po co. HMF, oprócz działu R&D, ma też gałąź poświęconą rozrywce, HMF Entertainment, która tworzy reklamy i animowane seriale dla dzieci. Oprócz tego oferują ubezpieczenia zdrowotne dla wszystkich pracowników i współpracują z firmą Healthy Community, tą samą, z którą problemy miała matka Marka. Cóż za wspaniała organizacja. To, co nas ciekawi teraz najbardziej, to sekcja dostępu dla pracowników, do którego potrzeba hasła. To na szczęście zostało odkryte w filmiku na stronie głównej. Oprócz hasła, jest tam też parę innych smaczków, takich jak kolejna zakodowana fraza, która mówi: host zasymilowany, kolonia matki założona, przygotować ponowne połączenie. Nie jest oczywistym, kim jest w tym wypadku host. Wcześniej było to widoczne na pierwszy rzut oka, w przypadku Karla, Alexa czy Marka, ale przy Happy Meat Farms sprawa zdaje się być odrobinę bardziej skomplikowana. Małymi literkami pod koniec filmu napisano: licencjonowana reklama zrobiona przez HMF Entertainment. Dyrektor kreatywny Victoria Campbell. Montaż Antonio Geist. To może nie wydawać się ważne, ale zapamiętajcie te nazwiska. Po przejściu do portalu pracownika, naszym oczom ponownie ukazuje się parę różnych sekcji. Nowe wideo kładzie nacisk na to, że nie należy wypuszczać publicznie żadnych informacji związanych z HMF, a wściubianie nosa tam, gdzie się nie powinno, jest surowo zakazane. Sekcja badań i rozwoju jest wysoko chroniona i dostępna tylko dla jej pracowników, a dział personalny jest najbardziej rygorystyczny ze wszystkich i zaglądanie do niego byłoby dużym błędem. Privacy is maintained. We'll be requiring all employees to sign non-disclosure agreements. Any attempts to leak information about Happy Meat Farms will be met with a swift and severe punishment. It's not uncommon for employees under stress to hallucinate or even make up claims about seeing something strange. If you think you've seen anything unnatural about the products or people at Happy Meat Farms, just repeat this simple saying: it's all in my head, and I shouldn't worry about it. You may be surprised to hear that Happy Meat Farm's biggest and most impressive facility is actually its HR department, almost doubling the size of our northern breeding facility. While it may seem strange to have such a large HR department, it's just because Happy Meat Farms cares so much about its employees and their well-being. The HR department is also the most restrictive site in the entire grounds, and no one is allowed inside. Once again, you may be asked to help transport products to this building, but under no circumstances can you enter or look inside. Kalendarz po lewej pokazuje różne ważne dla pracowników daty, takie jak obowiązkowe testy wykrywaczem kłamstw. Okej. Mamy też dwa linki do kolejnych sekcji, wspomnianych wcześniej R&D i HR, do których przejdziemy później. Po prawej zaś mamy sekcję poświęconą fake newsom, związanym z działaniem firmy, ich nieetycznymi praktykami. Między innymi zdjęcia z wewnątrz ośrodków HMF, które wypłynęły dzięki jednemu z pracowników, ale jesteśmy zapewnieni, że to zdjęcia bez kontekstu i firma zdążyła się już zająć tym pracownikiem. Mamy tu też link do pewnego fejkowego wideo, które wypłynęło z Happy Meat Farms. To, o czym warto wspomnieć na koniec, to ukryta podstrona archiwum HMF, do której możemy się dostać przez edycję adresu strony. Jest to stara, zarchiwizowana wersja strony Happy Meat Farms, najpewniej sprzed 2014 roku. Historia firmy mniej więcej zgadza się z tą przedstawioną na głównej stronie, z wyjątkiem tego, że jej założycielka, Ramona Bynes, tutaj opisywana jest jako osoba, która chciała prowadzić swoją farmę jako małą, niezależną firmę, w przeciwieństwie do tego, co czytamy na stronie O Nas, gdzie czytamy o chęci rozszerzenia HMF jako światowy fenomen. Wydaje mi się, że wszyscy się już domyślamy, kim jest wspomniany wcześniej nowy partner Ramony i dlaczego firma nagle zaczęła osiągać sukces. Interesującym detalem na temat tej strony jest też fakt, że jej stare logo i obrazek farmy są użyte na kanale This Place Is Not Happy. Czyżby to miało jakieś większe znaczenie? Hey, what's the biggest animal that you have? 16 października 2021 roku.
Alex Bale wypuszcza kolejną teorię o SpongeBobie. Alex kupuje kota, żywe zwierzę, o które prosiła go wcześniej Muza. Co więcej, film sponsorowany jest przez nikogo innego jak Happy Meat Farms. Alex waha się co do poświęcenia nowo nabytego zwierzęcia i stwierdza, że nie odda go Muzie. Próbuje się jej sprzeciwić. Ta jednak sama zabiera to, czego chce. I jak widzimy później, rozgościła się w domu Alexa, jakby był jej własnym. Hey, I'm gonna assume you're still down here. I thought about what you asked and I'm sorry, I just can't. I mean, it's one thing to buy you meat, but a living animal, like a cat, that's not a line that I'm willing to cross. And if that means you're not gonna give me SpongeBob theories anymore, then so be it. But honestly, man, good luck finding someone else that's gonna be willing to be a part of whatever this weird relationship is between us. Come on, I know you can hear me. What did you do? My boy, I took what you brought me. No, but I changed my mind. I didn't give you the cat. You purchased the cat. You brought it to this home. I simply finished the job. No, this is not what I wanted, okay? This isn't worth it. We are fucking done. My boy, we both know you can't go back now. Okay, this is the last time, and then I want you out of this house. W trakcie filmu widzimy kolejną wiadomość. Host stawia opór. Wysłać posiłki. To prawie taka sama wiadomość, jaka została znaleziona na filmie Cynicznego Krytyka. Pytanie tylko, czym są te posiłki? Odpowiedź dostajemy niecały miesiąc później. 8 listopada Mark wrzuca film Dlaczego wszystkie animacje są dla dzieci? Nie jest jednak sam, a plansza tytułowa głosi Cyniczni krytycy w liczbie mnogiej. W tym filmie przedstawia nam swojego nowego partnera. Antonio. Antonio? Moment. Antonio, Anthony... To pewnie przypadkowy zbieg okoliczności, prawda? Plus, pamiętacie, kto montował tamtą reklamę dla Happy Meat Farms? To nie może być ten sam Antonio, prawda? Nie. Me and Mark actually go way back. I'm actually the one that gave you the nickname Cynical Critic. Do you remember that? Yeah, so... Anyways, today we're going to be talking about animated TV shows and movies, and animation in general. And more specifically, how all animation is inherently for kids, and you have all been tricked into thinking otherwise. Antonio przedstawia się jako przyjaciel Marka z dzieciństwa i że to on dał mu pomysł na kanał. Mark zdaje się nie czuć zbyt komfortowo w trakcie całego filmu, tym bardziej gdy Antonio nagle robi to. It's literally just a drawing. I mean, it's impossible for me to empathize with the characters. Take a look at this drawing that Mark drew when he was a kid. Just because it's got big eyes, that doesn't make you want to sympathize or root for the character. Wait, where did you get that? I mean, honestly, I hope every animated movie gets a live-action remake, just so they can stop this boring form of storytelling. Don't you agree, Mark? Yeah. A także to. Do they really expect us to care about a talking horse's drinking problems? Or a sick mother who can't afford health insurance? Maybe it'd work in live action, but these aren't the types of stories that work for animation. Dochodzi to do stopnia, w którym Antonio zmusza Marka do czytania scenariusza, żeby dokończyć nagrywanie filmu.
Mark praktycznie ma ochotę się rozpłakać. Jego psychika została zmiażdżona przez manipulację muzy i przez manipulację Happy Meat Farms. Ach, wspominałem już, że oni też są sponsorowani przez HMF? W ukrytej wiadomości w materiale czytamy: host zabezpieczony. Rozpocząć sadzenie zarodnika. Ciężko stwierdzić, kim jest Antonio. Czy jest pracownikiem Happy Meat Farms, wcieleniem muzy, czy może jakimś innym eksperymentem. Wiadomo na pewno, że nie jest dobry. 4 dni później, 12 listopada, Conspiracy Carl prowadzi livestream na swojej stronie. Zaczyna mówiąc, że nie wie, czy to zadziała. W tle słychać pracującą pralkę, którą uruchomił, żeby muza go nie usłyszała. Wydaje się być zmęczony i zrezygnowany. Próbuje się zabrać za analizę kolejnej teorii Alexa i czyta sponsoring Happy Meat Farms, ale wkrótce poddaje się. It's just 100% completely healthy and organic meat. I am sorry, everyone. I've done something terrible. Everything I've told you is a complete lie. Something has been controlling me this whole time. Mark, I'm sorry about everything that's happened. I didn't know it was gonna get this bad. I didn't know it was gonna go this far. I've made something else and sent it to you. And it should explain everything. I am so sorry. Oh my God, I'm so sorry. Whatever you do, don't plant the spore. Whatever you do, don't. Mr. Mayhew. Tu kończy się stream. Każdy ze znanych nam dotąd hostów muzy próbował się jej sprzeciwić. I każdy ponosi za to ogromne konsekwencje. 12 dni po streamie Karla na kanał This Place Is Not Happy trafia kolejny materiał. Tak jak zapowiedziano wcześniej, są to testy na ludziach. Początek filmu wydaje się być niewinny, zachęcający pracowników do wzięcia udziału w nieszkodliwych, prostych testach HMF w dziale badań i rozwoju. Rest assured that these are simple, harmless tests that are completely 100% safe. Ponownie, jak przy pierwszym filmie, obiekty testowe doświadczają wielu nieprzewidzianych efektów ubocznych. Testerami są ochotnicy, wścibscy dziennikarze, nieposłuszni pracownicy, którzy wypuścili do internetu zdjęcia placówki, a także osoby z zewnątrz. Ten sam dźwięk można usłyszeć w pierwszym odcinku Song The Blue Rat podczas sekcji z plakatami o zaginięciu Antoniego. Wiek testera to 25 lat. Dźwięk się zgadza. Więc możemy wstępnie założyć, że Anthony nie został pożarty przez muzę Marka. Został poddany eksperymentom w placówce Happy Meat Farms. W trakcie filmu zwiększany jest poziom zabiegów przeprowadzanych na testerach. Niezadowalające mutacje poddawane są terminacji. Mordowano niewinnych ludzi. Aż osiągnięto odpowiednie efekty. Materiał ponownie kończy się incydentem, w którym jeden z obiektów uciekł. Jest nim 47-letnia kobieta o klasyfikacji host. Jest ekstremalnie inteligentna i ekstremalnie niebezpieczna. Zalecenia. Potrzebujemy lepszych cel. Mój Boże, to mnie tak rozjebało na początku, jak to oglądałem. Zresztą, to nie jest jedyny komentarz, który sprawił, że się uśmiechnąłem. Mamy tu też takie perełki jak rezultat. To coś jest na suficie. Zalecenia. Zdejmijcie to coś. Tak groteskowa zabawa czarnym humorem przy opisywaniu przerażających eksperymentów to idealna formuła, którą zobaczymy tu jeszcze nie raz. Film kończy się ponownie w bardzo pozytywnym tonie. Matka będzie zadowolona. Osobiście mam teorię co do tego, kim jest ten host w wypadku Happy Meat Farms i pewnie domyślacie się, o co mi chodzi, ale pozwolę to sobie zostawić na odrobinę później, bo dostaniemy co do tego więcej dowodów.
W tym samym filmie dostajemy hasło do pierwszej sekcji portalu pracowniczego, jakim jest R&D, badania i rozwój. Dostajemy na nim sporo użytecznych informacji, w szczególności na temat projektu Chimera i projektu Podatność Happy Meat Farms. Projekt Chimera to oficjalna nazwa eksperymentów, które mają na celu dostarczenie jak największej ilości żywej biomasy do działu personalnego poprzez wspomaganie wzrostu masy. Do tego celu wykorzystuje się obce DNA pochodzące od matki, które następnie wstrzykiwane jest obiektom testowym. Poniżej widzimy listę incydentów z obiektami, które uciekły podczas eksperymentów. Jednym z nich jest M0101, opisany jako okazujący brak oznak inteligencji i zdolności poznawczych. Wyrosło mu 11 kończyn i wiele oczu, co sprawiło, że nabrał pajęczego wyglądu. Obiekt uciekł w trakcie transportu do HR, zabijając przy tym 3 pracowników. Odnaleziono go w sklepie z dekoracjami wnętrz, 70 mil od ośrodka, i poddano terminacji. Oprócz niego mamy też opis H0027, 47-letniej kobiety. Wszystkie nagrania z jej udziałem zostały przez nią zniszczone i zabiła 11 pracowników w trakcie swojej ucieczki. Co ciekawsze, udało jej się przed ucieczką uzyskać dostęp do serwerów HMF. Serwery zostały nienaruszone, ale wiele plików zaginęło. To kolejna część układanki co do tego, kim może ona być. Drugi projekt to projekt Podatność, według którego Happy Meat Farms zatruło część mięsa, które wydawano do sprzedaży, celem wywołania różnych chorób u małej części konsumentów, bo może się to okazać przydatne w trakcie tworzenia nowego światowego porządku. Jedną z ofiar projektu Podatność jest Cecil Mayhew, lat 56, matka Marka i była żona Karla. Zatrute mięso wywołało u niej raka trzustki. Czytamy, że obiekt zmarł 3 lata później i nie bezpośrednio przyczynił się do pozyskania 2 obiecujących hostów. Zaczyna się rok 2022, a wraz z nim 15 stycznia 7 odcinek konspiracji Alexa Bale'a. Oglądamy, jak siedzi w parku z przyjaciółmi, filmowcami, i narzeka na to, że chciałby przestać nagrywać filmy o SpongeBobie. Jego przyjaciele jednak nie rozumieją jego problemów i mówią, że skoro osiągają takie sukcesy i są łatwe do zrobienia, to powinien je nadal robić. Alex z kolei odpowiada przyjaciółce, Victorii, że łatwo jej mówić, skoro ona jeszcze nie skończyła filmówki, a już robi reklamy dla różnych firm. Moment. Victoria Campbell? Ta od reklamy Happy Meat Farms? Nie. To niemożliwe, prawda? A jednak, wygląda na to, że Victoria i Antonio, oboje pracujący dla HMF, są wsparciem, które zostało wysłane, żeby uporać się ze stawiającymi opór hostami. Alex googluje, jak pozbyć się wielkiego potwora z mackami ze swojego domu i decyduje się stawić mu czoła z użyciem noża kuchennego. Przerywa mu jednak Victoria, która chciała sprawdzić, czy u niego wszystko w porządku. W końcu zachowywał się nieco dziwnie i żyje w całkowitej ciemności. Coś musi być na rzeczy. In all honesty, it kind of seems like you're going through something. I just wanted to check in on you. I appreciate that. It's just, I'm fine, you know. It's just the SpongeBob stuff has been keeping me really busy. I'm a little stressed about that, and, but I'm fine. You should probably go. You're being really weird. You're not answering your phone. You're living in total darkness. Can you just talk to me? What's going on? Okay, fine. Okay, we can talk, just not here. Fine. Do you want to get coffee or something? Sure, fine, yeah. I gotta put something away, just stay right here. Decydują się wyjść na kawę pogadać, bo nie ma mowy, żeby Alex wpuścił ją do domu. Ale gdy idzie odłożyć nóż do kuchni, wraca, żeby zobaczyć, że Victoria weszła do domu i muza może ją zaraz pożreć. Shit! Victoria! 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 Do not give me the silent treatment right now! I swear to God, if you did something, I'll... Fuck! Oh my God! Victoria! Where were you? I was using your bathroom. Why the fuck are you pointing a knife at me? Okay, it doesn't matter, okay? You cannot be here right now. No, I am not leaving until you tell me what's going on. Listen, I promise I will explain everything to you later. You just...
You cannot be in here. Why are you so afraid of me being in your house? Victoria, I promise you, this is not the time. We have to leave right now. Your muse isn't gonna eat me. What? You mean the big tentacle monster in my basement? Yeah. How do you know about that? I have one too. What? Well, to był mały plot twist. Czy Victoria przekona Alexa, że warto współpracować z muzą? Host zabezpieczony. Rozpocząć sadzenie zarodnika. W filmie Alexa dzieją się dwie niewyjaśnione rzeczy. Pierwszą z nich jest tekst Jared is watching, pojawiający się dwa razy w różnych momentach. Imię Jared nie padło jak dotąd w ARG, ale niedługo dowiemy się, o co chodzi. Drugą rzeczą jest Paradox Files. Gdy Alex googluje, jak pozbyć się muzy, w historii wyszukiwania widzimy hasło Paradox Files Trailer, a na YouTubie jednym z polecanych filmów u niego jest trailer Paradox Files. Problem w tym, że ani trailer, ani film Paradox Files nie istnieją. Lutego znikąd pojawia się informacja o Paradox 1313. Podobno krótsza wersja tego czegoś była puszczona dla niektórych osób w trakcie Super Bowl. Brzmi jak początek jakiegoś ARG w stylu Cloverfield. Link prowadzi do traileru filmu w stylu serii Cloverfield, nazwanego Paradox 1313. Kończy się zaś linkiem do strony paradox1313.com. Strona ta jest jedną wielką zagadką i żeby przeanalizować ją całą i jak dojść do jej końca, mógłbym zrobić osobny film. A ten trwa już ponad 40 minut, więc wydaje mi się, że lepiej to skrócić, jak tylko mogę. W skrócie, strona ta przeprowadza nas przez serię ukrytych kodów, które prowadzą na kolejne iteracje strony Paradoksu. Przewijają się motywy motyli, wiadomości o martwych rybach znalezionych na plaży i trzy różne wersje wersu z Biblii, których daty wydania tworzą kod, który prowadzi nas do strony, która interesuje nas najbardziej. Dostajemy wideo z nagrań kamery ze sklepu z dekoracjami wnętrz. Coś wam to przypomina? Obiekt zlokalizowano w sklepie z dekoracjami wnętrz, 70 mil od ośrodka. Obiekt złapano i poddano terminacji. Świadkowie i materiały wideo wypłynęły do sieci. Utworzono historię przykrywkową. Cóż, biedne stworzenie nie żyje, ale przynajmniej narobiło tyle hałasu, ile mogło. To jednak nie koniec. Po odnalezieniu kolejnego kodu składającego się z gwiazdozbiorów poukładanych w odpowiedniej kolejności, trafiamy na ostatnią stronę Paradox 1313, która odpowiada na pytanie, o co tutaj chodziło tak naprawdę. To trailer filmu. Filmu zrobionego przez Happy Meat Farms. Zdaje się, że celem tego wszystkiego było stworzenie przykrywki dla faktu tego, że obiekt uciekł z placówki. Cała ta strona została zrobiona przez HMF, żeby ludzie myśleli, że te filmy o ucieczce eksperymentów, te wszystkie nieetyczne rzeczy, które wypłynęły do opinii publicznej, to tylko ARG dla ich nowego filmu. Zło w czystej postaci. Zdaje się w takim razie, że Paradox Files, które Alex Bale obczajał w swoim najnowszym materiale, to film, który był częścią serii Paradox, a Paradox 1313 to jego najnowsza odsłona. Ciekawe. Ale spokojnie. To nie jest najdziwniejsza rzecz, która nas jeszcze tutaj czeka. 20 lutego 2022 roku dostajemy kolejną szokującą wiadomość. Conspiracy Carl żyje. Welcome back to the awakening and the new and improved Conspiracy Carl. Nowa jakość produkcji, nowy set i nowe nastawienie.
Karl tłumaczy, że po jego ostatnim livestreamie można było sądzić, że nie żyje, jednak pokonał obecność Illuminati w swoim domu i wstyd mu przyznać, że przez ten cały czas był kontrolowany przez Illuminati, którzy chcieli, żeby odgrywał szalonego. Nie jestem do końca pewien, co się z nim stało. Ale cokolwiek to było, nie wydaje się, żeby to było dobre. Zdawałoby się, że jeśli Karl po ostatniej potyczce z muzą nie zginął, wolałby odejść od internetu i zostawić personę gościa od teorii spiskowych za sobą. Będziemy musieli poczekać, żeby dowiedzieć się prawdy. Na jego biurku widzimy tyranozaura, totem i stary klucz. Totem przedstawia hawajskie bóstwo Ku, które jest bogiem m.in. wojny. Warto nadmienić, że Ku jako jedyny hawajski bóg wymaga ofiar z ludzi. Nie jest jasnym, czy ma to jakiekolwiek znaczenie, ale osobiście wolałbym, żeby nie oznaczało to tego, o czym myślę. Zostały nam dwa ostatnie filmy w całej serii na chwilę obecną. 3 marca na kanale The Cynical Critic wypuszczony został film Dlaczego The Paradox Files jest niedocenionym arcydziełem. Markowi ponownie towarzyszy Antonio, tym razem już jako stały współpracownik. Oboje dyskutują na temat filmu HMF z 2019 roku o tytule The Paradox Files. Zdaje się, że cała seria Paradox jest swego rodzaju odniesieniem bądź podróbką franczyzy Cloverfield, która słynie z tego, że jej niepowiązane ze sobą filmy często były reklamowane różnorakimi internetowymi seriami ARG. Co więcej, w materiale nawet widać nagłówki artykułów, które naprawdę były pisane o Cloverfield, ale zmieniono je na potrzeby uniwersum Alexa Bale'a. Happy Meat Farms w pewnym momencie wykupiło franczyzę Paradox i dodało do narracji inwazję kosmitów, co nie spodobało się krytykom ani widzom. Jednak Mark i głównie Antonio dyskutują na temat tego, że to była dobra decyzja z ich strony. Jeden z nagłówków artykułów potwierdza, że tak jak Paradox 1313, kampania reklamowa Paradox Files w 2019 roku traktowała materiały, które wyciekły z Happy Meat Farms jako zapowiedzi filmu, skutecznie tworząc przykrywkę dla eksperymentów firmy. W trakcie filmu Mark czuje się ewidentnie niekomfortowo. Co chwilę kaszle, a na jego szyi dostrzec można plaster bądź bandaż. Przy 3 minucie do Marka dzwoni telefon, który odbiera, więc Antonio kończy za niego. Ponoć chodziło o sprawy rodzinne. Mark? I have to take this. Hey everyone, sorry about that. Mark has some family stuff to deal with, so I'm gonna be finishing off this episode myself. W tle, na łóżku Marka widać dużą ilość czerwonego surowego mięsa, które znika, gdy Mark znika z kadru. W trakcie filmu pojawiają się fragmenty linku do niepublicznego materiału na YouTube, którego nazwa to zakodowane zdanie za Jareda, albo dla Jareda. Nie jestem tutaj pewien co do kontekstu. Film ten to pełna wersja sceny, w której Mark odbiera telefon. Mark, we're in the middle of filming. Hello? Mark? Are you okay, buddy? Get out. What? Get out. Get out. Get out. Get out. Get out of my house, you piece of shit. Get out. Are you done? You sure you want to do this, Mark? Okay. Have it your way. I'm sorry I had to do that, Mark. You know I don't want to hurt you. You're my best friend. Hey, shh, it's okay. It's okay. I'm so proud of you for coming this far. It's almost over now, Mark.
Wiążąc ten telefon z odkrytą stroną R&D Happy Meat Farms, wywnioskować możemy, że matka Marka właśnie zmarła po 3 latach ciężkiej choroby. W ostatnich klatkach filmu widzimy napis: zarodnik zasadzony. Host niepewny, ale zabezpieczony. Wzrost wolniejszy niż się spodziewano. Marca 2022 roku, równo miesiąc przed moimi 20 urodzinami, na kanał This Place Is Not Happy trafił jak na razie ostatni wpis w całym ARG. Film instruktażowy tajemniczego działu personalnego Happy Meat Farms. W końcu dane jest nam poznać, czym zajmują się jego pracownicy. Wideo rozpoczyna wstęp od samej Ramony Bynes, jednak prędko przechodzi do materiału docelowego. Pracownicy działu HR mają tylko jedno zadanie. Nakarmić matkę. Otrzymują oni obiekt z działu R&D, który ma następnie zostać ostrożnie przetransportowany i należy nakarmić nim matkę w budynku HR. Mają tylko 3 zasady. Nie dotykać niczego. Nie patrzeć na nic. I oczywiście bawić się dobrze. Następnie zabrani zostajemy na wycieczkę po budynku HR, który na pierwszy rzut oka wygląda na jakiś opuszczony szpital. Pokazane zostają nam poszczególne pokoje z podpisami takimi jak: pokój z włosami, obrzydliwe, pokój z mięsem, prawdziwe mięso, albo pokój z motylami, nie wypuść ich. Osobiście muszę się tu znowu wtrącić co do tego, jak zabawne potrafią być filmy Happy Meat Farms w tym wszystkim, wrzucając opisy, które wyglądają jak żartobliwe komentarze do czegoś, co powinno być w gruncie rzeczy przerażające. Pokój z koniem. Nic mu nie jest. To, co powinno przykuć naszą uwagę, to 2 pokoje, które możemy już rozpoznać. Pokój z rysunkami. Zabawa. Ma powieszone na ścianie rysunki ssąka niebieskiego szczura. A różowy pokój, w wyglądzie przypominający stereotypowy dziewczęcy pokój dziecka, na ścianie wypisane ma imię Ramona. Przemierzając budynek HR, napotykamy coraz bardziej zniszczone sekcje szpitala, powodowane ucieczką jednego z obiektów. Pokazane nam zostają fiolki z czarnym płynem podpisanym matka w pomieszczeniu, w którym magazynuje się DNA, a także departament IT, w którym pracuje Jared. Nie rozmawiamy z Jaredem. Nie powiecie mi, że to nie jest zajebiste. To jest cudowna czarna komedia, od której nie wiesz, czy srać ze strachu, czy dusić się ze śmiechu. Uważni widzowie zauważą, że Jared widoczny był już 2-krotnie w trakcie tego filmu, nieco wcześniej. W następnej sekcji widzimy zmutowane psy, które były wcześniej ofiarami eksperymentów HMR. Firma zdecydowała się je zostawić tutaj, żeby poprawić morale pracowników. Nie bój się, są przyjazne, możesz je pogłaskać. No, może oprócz tego. Następnie dostajemy sekcję, której niestety nie można nam pokazać. Tego też nie. Ich też nie. W końcu dochodzimy do naszego celu. Do matki. Wideo kończy się znów klipem Ramony Bynes, który nagle się gliczuje i słyszymy zniekształcony głos mówiący: to nie ja. I wydaje mi się, że to oficjalne potwierdzenie tego, że to prawdziwa Ramona Bynes, założycielka Happy Meat Farms, wypuszcza te filmy do internetu. Moją osobistą teorią jest też to, że to na niej eksperymentowano w drugim filmie HMF i to ona uciekła, kradnąc część plików firmy. Tak jak Alex, Carl i Mark chciała sprzeciwić się muzie, sprzeciwić się matce, z którą nawiązała współpracę i przez którą jej firma się rozrasta. Ramona pozostawiła nam też parę wskazówek w trakcie filmu w postaci ukrytego tekstu. Podczas pokazywania różowego pokoju czytamy: jak udało im się dopasować idealnie wszystkie szczegóły?
Przy zdeformowanym psie zaś nie chciałam, żeby to kiedykolwiek się wydarzyło. A gdy drzwi zamykają się za Jaredem, nienawidzę tego dziwaka. Mój Boże, nawet ona, dajcie biednemu chłopakowi spokój. Jared, my beloved. W tym filmie dostajemy również ukryte hasło do działu HR na stronie Happy Meat Farms. Jego zawartość jest bardzo ciekawa. Dowiadujemy się, że znajdująca się w budynku HR matka produkuje dzieci, najprawdopodobniej muzy, a zadaniem działu HR jest znalezienie im odpowiednich hostów i upewnienie się, że wyrosną na ich ostateczną formę. Mają mieć pewność, że nad ludzkością będą mieli pełną kontrolę, aby móc wprowadzić ją w nowy światowy porządek. Cóż, zdaje się, że konspiracje Karla o nowym porządku i przejęcie władzy nad światem nie były takie dalekie od prawdy. Strona wprowadza nas następnie w Project Nightmare, projekt Koszmar, który ma na celu fizyczne i psychologiczne torturowanie hostów, aby współpracowali z muzą. Pokój z włosami na przykład służył indoktrynacji osoby, która w dzieciństwie spotkała trauma z włosami, a pokój z balonem zawiera, jak sama nazwa wskazuje, balon. Taki sam, jaki host wręczył swojej zmarłej córce. Balon ten jest dronem, który naśladuje głos zmarłej córki hosta i w ten sposób udało się skutecznie poddać go indoktrynacji. Pokój z motylami najpewniej służył utworzeniu Paradoks 1313 ze względu na jego powiązanie z motylami, a pokój z rysunkami chyba nie muszę tłumaczyć. Strona przedstawia nam koncept trawienia, które jest, cytuję, finalnym i najcięższym etapem relacji dziecka ze swoim hostem. Wola i tożsamość hosta musi zostać całkowicie złamana, zanim trawienie może zostać zakończone i zabrane może zostać coś, co usunięto. Nie wiemy do końca, co hostowi chce zabrać muza. I w końcu, gdy matka i dzieci osiągną swoje ostateczne rozmiary, muzy powrócą do niej, aby zostać na nowo połączone. Przy czym dzieci podzielą się z matką strawionym usunięto ze swoich hostów, a następnie dzieci otrzymają następne instrukcje. Na dole strony mamy czerwoną sekcję, nazwaną przeciek, która traktuje o kanale This Place Is Not Happy. Czytamy, że jest on dużym ryzykiem dla nowego światowego porządku i HMF ma mniej więcej pojęcie, kto za tym stoi, ale nie mogą zlokalizować tej osoby. Pod żadnym pozorem nie można im pozwolić na wypuszczenie plików IT. Sam dział IT też dostaje swoją sekcję, ponownie z linkiem do zahasłowanej strony. Dział IT, prowadzony przez Jareda, monitoruje wszystkich hostów i odpowiada bezpośrednio do matki. Niewidzialny tekst pod tą sekcją mówi nam, że nie należy wchodzić w interakcję z Jaredem, bo ten wyszedł trochę niedorobiony. Na samym dole strony widnieje z kolei zapętlone 25-minutowe wideo, które przedstawia przekaz na żywo z kwatery matki. Co jakiś czas widzimy pracowników przynoszących nowe obiekty do karmienia. Co będzie działo się dalej? Sytuacja jest coraz bardziej napięta. Mark i Alex są w dość dużym niebezpieczeństwie, a Karl, jeśli to nadal on, też nie jest w najbezpieczniejszej pozycji. Wszystko zależy tak naprawdę od Ramony, zdeformowanej po eksperymentach założycielki Happy Meat Farms, która próbuje odkręcić efekty układu, który podjęła 8 lat wcześniej. Akurat dziś, w momencie pisania tego scenariusza, Alex Bale wrzucił trailer do kolejnej teorii o SpongeBobie, więc historia zapewne ruszy do przodu już niedługo. Jeśli chodzi o moje osobiste teorie, oczywiście uważam, że w następnej kolejności odkryjemy coś na temat działu IT i osobiście liczę na jakiś większy twist, coś co albo da nam nadzieję na dobre zakończenie tego wszystkiego, albo kompletnie ją zmiażdży. Ciężko określić, czy ta seria dopiero co się rozkręca, czy już powoli zbliża się ku końcowi. Jedyne co wiem to to, że Alex Bale jest geniuszem i jego ARG należy do jednych z najciekawszych w ostatnich latach. Jeśli jakaś nowa aktualizacja wyskoczy, to z chęcią was poinformuję na kanale, bo jestem mega zajarany tym projektem. Serdeczne podziękowania należą się osobom, które pisały dokument analizujący całą serię, którym mocno się posiłkowałem w trakcie robienia tego filmu, bo bez nich pewnie ominąłbym ogrom szczegółów. No i oczywiście mega podziękowanie dla was, jeśli udało wam się dotrwać do końca. Jeśli ten film wam się spodobał, klasycznie, zostawcie pod nim pozytywną ocenę. Zostawcie pierdyliard komentarzy o tym, jak bardzo poryta jest ta historia. Udostępnijcie ten film znajomym, matce, ojcu, proboszczowi, nie wiem. Indoktrynujcie wszystkich w nasz kult. Wcale nie chcemy przejąć władzy nad światem, ani trochę. Tak więc, to było Muse ARG. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.